Polska na dzień dobry, poranny program Telewizji Republika, poniedziałek, 11 sierpnia i czas na pierwsze Chłodnym Okiem. Obok mnie Rafał Ziemkiewicz. Dobry dzień, Rafale. Dobry dzień, witam państwa. Chcesz zacząć na serio czy na śmiesznie? Ale co, mamy jakąś... Nie, pytanie jest podchwytliwe, nie ma na serio dzisiaj, nic nie ma po prostu. Nie, to staram się zabrać. Myślałem, że chcesz powiedzieć, że mamy jakąś, zaraz puścimy relację z otwierania bramek na A1 na przykład, bo pewna telewizja informacyjna dała taką na żywo informację. Muszę powiedzieć, że wielu ludzi mówiło, że oglądało to z zapartym tchem. Uroczysta transmisja z podniesienia bramek na A1. Szlabanu. Tak, na A1. I te, ci ludzie wzruszeni, gratis, którzy mówili, jak oni długo czekali na to, jak oni kochają pana premiera. Ja się zdziwiłem, że nie potem było tańca pojechali... koparek. Nie wiem, czy pamiętasz, bo kiedyś jak się otwierały autostrady, jak one były budowane, to na przykład kiedyś był taniec koparek dla uczczenia. Prawda. Tak, było, prawda? Nie Więc było. Dlaczego nie ma tańca koparek, kiedy się podnosi? Bo nie ma koparek. Po wszystkim kopara opadła po prostu. Kopara opadła, ale najfajniejsze było, że nie było miejsca transmisji z tego, jak już ci ludzie przejechali te parę kilometrów tą autostradą i tam wpadli w te gigantyczne korki, które się porobiły dalej, no bo niestety nasze autostrady mają taką jedną wadę, że one się wszystkie kończą w szczerym polu jakimiś wąskimi, małymi ścieżkami i później już tam, no ale to już powiedzmy sobie, to już pan premier nie może Ja miałem z kolei takie przeczucie, bo podróżowałem w weekend akurat w tej osi, ale wiesz, tej osi pionowej, ale nie nad morze, tylko w góry. Zresztą pozdrawiam wszystkich. A nie, w góry jest płatne. Wiesz, pozdrawiam wszystkich czytelników ze Szczyrku i okolicy. I tak sobie myślałem, jak zobaczyłem tablicę, wiesz, jedzie się w kierunku góry i w pewnym momencie są takie tablice. Uwaga, na autostradzie A4 są ograniczenia i zmiany w ruchu spowodowane przebudową systemu pobierania opłat. No. I pomyślałem sobie, że ci wszyscy kierowcy, którzy tam właśnie będą z powodu tych ograniczeń ruchu stali w kolejce i tak będą musieli zapłacić, to będą niesłychanie szczęśliwi z powodu tego, że pan premier wyróżnił akurat tych, którzy jechali inną autostradą i zwolnił ich z opłaty. No i słuchaj, patrz, jacy złośliwi ludzie. Czytam dzisiaj w Fakcie. Tusk stracił w oczach kierowców, Polacy jadący w weekend A4 płacili za stanie w korku. Bartłomiej Kuciński z Sosnowca. Wysyłam rachunek premierowi. No wiesz co? Grzegorz Kosak. Brakuje dobrych dróg. I tak dalej, dalej. Strasznie są ci ludzie. Strasznie jak są ci oni ludzie, nie rozumieją, że tam, gdzie są bramki, tam są korki. Ale mówią, że zawsze to jest niesprawiedliwe. Że, taki mamy klimat. Że na jednej autostradzie się nie płaci, a na drugiej się płaci. Bo tam tą jedną autostradą jadą lemingi z miasteczka Wilanów sobie nad morze. Do miasteczka Tuskanów. To jest ta główna linia. Do Tuskolanów. I tam się, i to jest słuszne, godne i sprawiedliwe, żeby lemingi nie płaciły, bo one głosujesz, a tam gdzieś z jakiegoś Podkarpacia, z jakiegoś Dolnego Śląska, jakieś takie, wiesz, jadą wcale nie po to, żeby się bawić, czy nie jest to fajna Polska, tylko ta ponura, która wiecznie narzeka. Tam ci górnicy, którzy strajkują, tam się ciągle coś im się nie podoba, ciągle im tego, i bardzo dobrze. Po co mają? Niech płacą. Niech płacą. Ale słuchaj, jest też dobrze i będzie dobrzej. Czy też byczo i będzie byczej, bo zaglądam sobie tutaj do Gazety Wyborczej i czytam o rewolucji komunikacyjnej w naszych miastach. I tutaj w szczególności trzeba na retorykę zwrócić uwagę, jak to przy tych takich pełnych sukcesu czołówkach Gazety Wyborczej. Trwa rewolucja komunikacyjna w naszych miastach. Rewolucja. Tramwaj Polski. Mieszkańcy wielu zakorkowanych miast mają szansę przesiąść się z samochodów i autobusów do tramwajów. To ja lepiej. Tak. Samorządy inwestują na potęgę inwestują w torowiska i kupują nowoczesne, bo spadnie na nie deszcz unijnych pieniędzy. A dzięki komu ten deszcz spadnie? Kto załatwił te pieniądze? Tak. Kto załatwił? Czy znaczy szansę na te pieniądze, kto załatwił? Rzeczywiście, dzisiaj z pewnym rozczarowaniem wziąłem Gazetę Wyborczą do ręki, bo patrzę, co tam nowego na froncie walki z Kościołem i tutaj się troszkę się gazeta, nie wierzę, żeby się zacukali, że w swoim ostatnim sensacyjnym materiale, że tak to Kościół straszliwy doi państwo 700 milionów rocznie pobiera. Pomylili się o skromne 300 milionów. Dlaczego pomylili? Dlaczego nie nakłamali na 300 milionów? Nie, to ja aż tak mówię, że co oni sobie, że myślę, że się zacukali, jak im wyliczono, że nie 700, że tylko 416 milionów? Ale to nawet nie ma co wyśleć, bo sama ta logika, prawda, że jak ktoś jest księdzem, to powinien tyrać za darmo, tak? Bo jak ksiądz jest zatrudniony na przykład jako gość od resocjalizacji,
w więzieniach, bo tam duchowni, prawda, zakonnice, te, w tych 700 milionach są zakonnice, które z racji swego powołania wykonują tę najbrudniejszą robotę w szpitalach, do których nie ma chętnych, bo te pielęgniarki za 1200 miesięcznie nie chcą. Bo one są w Irlandii aktualnie, te pielęgniarki. W ogóle, jak lekarz, więc w KMR-ze to ksiądz to powinien za darmo robić, tak? I nauczyciele też za darmo, ponieważ no, jak ma już ten, bo wiadomo, w Polsce jest równość, a tak nie do końca, prawda? Jak się pokrzykiwaniem przerwie wykład stalinowskiemu politrukowi, to major profesor, prawda, ma taką ochronę prawną, że za to są kary. Jak się przerwie agresją fizyczną profesorowi księdzu, no to nie ma za to kary. Więc również Gazeta Wyborcza postuluje, że jak ksiądz zasłużył, niech za darmo, po cholerę mu. Chciał sam, prawda, ma te święcenia, to niech teraz za darmo nie płacić mu. Więc... Chciałem zauważyć jeszcze, że rząd nie tylko załatwił nam deszcz pieniędzy na wszystko w ogóle, bo tak powiedzmy sobie, nie? Załatwił deszcz pieniędzy na wszystko. Ale i dalej myśli, co nam tu jeszcze załatwi. To jeszcze teraz chce na przykład, oczywiście nie ma to nic wspólnego z wyborami, ulżyć dużym rodzinom. Tutaj też zawsze uwielbiam takie czołówki przed wyborami, jak się pojawiają w różnych gazetach, w których są takie użyte sformułowania jak chce, zamierza, zastanawia się, rozważa, przymierza, przygotowuje, projekt, trwają prace gotowe studyjne, są już założenia do i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, że pijesz do tego, że rząd chce ulżyć, rodzinom wielodzietnym. No, chce i to ulżyć. Trzeba odnotować, że on chce, bo... Ale premier Tusk też na przykład chce zmniejszyć biurokrację, ale nie może. Ostatnio powiedział, że nie da rady. Ale może znowu chce, nie wiem. Może go tak obudził się pewnego ranka, zobaczył, jak piękne jest słoneczko i stwierdził, że chce znowu. Bo był moment, że inicjatywa jest taka, żeby najuboższe rodziny wielodzietne zwolnić z podatku, albo żeby wysokość kwoty wolnej od podatków PIT była uzależniona od wysokości dochodów, bla, bla, bla. Szczegóły różnych propozycji w Dzienniku Gazecie Prawnej. Oczywiście, że są wśród nich ciekawe propozycje. Byłoby tylko fajnie, żeby z gotowe założenia do są, przygotowywane i rozważane, przejść do efektów. A ja, jak sobie porównuję tą czołówkę Dziennika Gazety Prawnej z Gazetą Rzeczpospolita, no to mam taką oto zagwozdkę, bo ZUS na przykład intensyfikuje polowanie na tych, którzy składki od umów, wiesz, o dzieło nie zapłacili ZUS-owskiej, to... na 5 lat wstecz. Ale jajco polega na tym, że to było jakby ZUS dotąd nigdy nie kwestionował tego, że tych składek od umów... Nie, i wszystkim mówił, że cool. Proszę że jest bardzo, okay. I cool, i przepisy się zmieniły, natomiast z dnia na dzień, no, urzędnicy ZUS-u pchnięci jakimś tam rozkazem. Właśnie się nie zmieniły, pewnie a oni tym, że, pchnięci pewnie, rozkazem, że 2 miliony tak. Polaków mimo wszystkich starań i szykan poszły do OFE i znowu się dziura zrobiła. Jest taka sprzeczność, tak się zastanawiam. I oni nagle z dnia na dzień na 5 lat wstecz. Nie, dotąd było można, a teraz decyzją zarządu klubu zmieniamy to i okazuje się, że jednak od tego trzeba płacić i 5 lat wstecz firma ma zapłacić. Teraz pomyśl sobie o polskim piękny urzędniku. Sposób, żeby wykończyć. Pomyśl sobie teraz o polskim urzędniku jako o postaci tragicznej. No bo z jednej strony ten urzędnik on jest z reguły za chwilę tragiczny. Uzyska taką możliwość, żeby ulżyć dużej rodzinie, tak? Ale a z drugiej strony, a jak na przykład w dużej rodzinie ci rodzice pracują na umowy zlecenia, no to trzeba im to już... tam te składki, no to jak? No, ale żeby człowieka... Ale to dokręcać śrubę, czy odkręcać śrubę? Ulżyć w doli, czy... Towarzysza Szmaciaka nie czytał? By mogła zapanować równość, trzeba wpierw wszystkich wdeptać w... Tutaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ja jeszcze chciałem wspomnieć o takim drobiazgu środowiskowym. Mianowicie pan minister zdrowia mianował konsultantów krajowych w dziedzinie kardiologii i jeśli dobrze pamiętam, okulistyki. To jest taka zabawna, bo ten konsultant krajowy to jest taka postać reprezentacyjna dla kraju. On ma jeździć po różnych kongresach, on musi być tak zwanym autorytetem międzynarodowym. I takich żeśmy dotąd mieli, już takich tam bardzo czcigodnych profesorów, którzy mają prace naukowe, są znani na świecie, się mianuje. I pan minister zerwał z tymi burżuazyjnymi przesądami, bo że tam, prawda, w kardiologii odsunął człowieka, który jest znany na świecie, samorząd czy ta izba lekarzy proponowali inną panią profesor, też bardzo znaną, a on znalazł takiego swojego profesora z Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie, Krajana Ziomala. Nie ma to po nic prostu wspólnego z tym, że Arłukowicz jest ze Szczecina, a z tamtym w ogóle nie. Nie, po prostu trzeba dać szansę nowym ludziom i tam chyba tak samo, to znaczy lekarze zostali olani przez pana prezydenta, no bo w końcu nie po to jest taka tłusta fucha, żeby to dawać komuś, kto i tak jest znany na świecie, kto i tak jest autorytetem. Po co? Trzeba budować, kreować nowe i autorytety. Dlatego... Nasze, szczecińskie, platformerskie. I dlatego prawda? Chciałem ci powiedzieć, że z nowych ludzi najlepsi są ci sprawdzeni.
Zgodzisz się z taką konstatacją? Dlatego zacytuję teraz taki fragment z rozmowy z niejakim Wałęsą Lechem z dzisiejszego Polska The Times, w którym to w pewnym momencie Lech Wałęsa otwierał uroczyście, prawda, ten Tour de Pologne 71. I przeprowadzająca rozmowę pani Barbara mówi tak. Zauważyłam, że obok pana przy bramie stoczni, gdzie startował wyścig, stał Mieczysław Wachowski. Skąd on się tam wziął? A Wałęsa mówi, Mietek dochodzi do siebie po długiej i ciężkiej chorobie. Na razie nie jest jeszcze w najlepszej formie. Jeśli mu zdrowie pozwoli, będę chciał go wykorzystać. Może w moim instytucie w Warszawie. Ma dużo dobrych pomysłów i coraz bardziej jest mi potrzebny. Wiem, że ma swoich przeciwników, ale ma też zwolenników. Tych drugich może nawet więcej. Z nowych ludzi, mili państwo, zawsze najlepsi są ci sprawdzeni. To jest bardzo dobry... Bardzo dobra puenta, więc teraz się zapowiem, że jako państwa sprawdzony człowiek od chłodnego oka będę tu powrócę za 48 minut. Nie całą, za 48 tak będzie. Mówił Rafał Ziemkiewicz, Polska na dzień dobry. Czas teraz na informacje i prognozę pogody.